W dzisiejszym odcinku opowiem o bardzo skutecznym i bardzo szybkim sprzątaniu, czyli rozmawiać będziemy o parownicy. Opowiem o tym, jak to urządzenie działa i na co warto zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o zakupie. Witajcie na czystym pokładzie Greencanu. Zaczynamy! Wiem, że naczekaliście się na ten odcinek, ale obiecałam, więc go nagrywamy. Tak naprawdę kilka miesięcy temu pierwszy raz pokazywałam parownicę, bo dziś ona jest bohaterką tego odcinka. I to był taki odcinek wtedy o sprzątaniu ogólnie, o tym, kto za mnie sprząta, co za mnie sprząta raczej, o takich moich sposobach na bardzo skuteczne i szybkie sprzątanie. I to właśnie tam zachwycałam się parownicą. A Wy zaczęliście zadawać pytanie i wtedy zresztą obiecałam Wam, że nagram o parownicy taki oddzielny odcinek podsumowujący, no myślę, że już wielomiesięczne korzystanie z niej i opowiadający o tym po pierwsze, jak to działa, bo o to pytaliście, no a drugie pytanie, które było zadawane chyba najczęściej, no to czy warto kupić. I ja Wam od razu powiem i całą sobą się pod tym podpisuję, że warto. My jesteśmy działaniem parownicy zachwyceni. Myślę, że mogę tak powiedzieć, że ona nam w ogóle zrewolucjonizowała sprzątanie tutaj domowe. I tak naprawdę w tej chwili korzystamy z tego jednego tylko sprzętu, jeśli chodzi o takie czyszczenie domowe, bo za chwilę zrozumiecie, ile obszarów tak naprawdę tym jednym sprzętem można wyczyścić i to tak porządnie wyczyścić. Mamy dziś partnera odcinka, markę Kärcher, bo to był nasz prywatny wybór. To po tą markę, po ten konkretny model, który teraz widzicie z boku, sięgnęliśmy wtedy i nadal jestem nim zachwycona. Zresztą drugi dokładnie taki sam model jest w naszej redakcji. Myślę, że to świadczy o tym właśnie, że się sam, całą sobą podpisuję właśnie i pod tą marką i pod tą konkretną parownicą. Żeby Wam ułatwić zadanie, żebyście po prostu nie szukali, pod spodem w opisie filmu podlinkuję Wam jeszcze ten nasz model, ale generalnie też jakby włożymy link do parownic tak ogólnie. Konkrety słuchajcie, no bo na pewno na to czekacie, jak to działa. W przypadku parownicy wykorzystujemy siłę wody, a tak naprawdę siłę pary. Wykorzystujemy siłę pary wodnej do usuwania brudu, tak w wielkim skrócie. Tylko i aż tyle. A jak to zrobić, już Wam pokazuję. Najpierw napełniamy sobie zbiornik wodą. Ta nasza parownica posiada spory zbiornik o pojemności 1,5 litra, co pozwala nam na długie czyszczenie i to jest na pewno na plus. Włączamy parownicę, no i czekamy, aż osiągnie optymalną temperaturę pary. Dzieje się to dość szybko, około 3 minut. I od razu Wam pokażę super rozwiązanie w tym modelu. W trakcie czyszczenia możecie dolać wodę, gdy się kończy. Nie trzeba wyłączać i ostudzać sprzętu. To jest bardzo duże ułatwienie. Samą moc i ilość pracy ustawiamy sobie tutaj, przed rozpoczęciem pracy. I spójrzcie, mamy kilka stopni do wyboru. Ten ostatni to możliwość czyszczenia bardzo potężnych zabrudzeń. W przypadku tej parownicy wykorzystać możemy bowiem innowacyjną technologię VapoHydro, czyli mówiąc w skrócie, regulację wilgotności pary. Im para wilgotniejsza, tym lepszy efekt spłukiwania, im suchsza, tym lepsze odspajanie brudu. Dzięki temu możliwe jest usunięcie nawet najmocniejszych, najstarszych zabrudzeń, co jak się domyślacie, przy obecności hrabiego tu w domu jest dla nas po prostu wybawieniem, bo on sobie bardzo chętnie korzysta z darów natury, wnosi to wszystko tu, wciera w podłogi, więc ta opcja w przypadku tego modelu jest przez nas bardzo, bardzo doceniana. Parownica posiada wiele akcesoriów, które pozwalają nam czyścić praktycznie każdy rodzaj powierzchni, bo możemy za jej pomocą wyczyścić podłogi, takie jak panelowe, kafelkowe, winylowe, drewniane, oprócz woskowych i olejowanych. Przy podłogach drewnianych zalecałabym ostrożność i sprawdzenie po prostu, czy producent zezwala na mycie parowe lub czy podłoga ma atest na wodoodporność, czy jest po prostu odpowiednio zaimpregnowana. Myjka parowa rewelacyjnie na pewno, oprócz podłóg, czyści fugi. Fugi, nad którymi my się tak często pochylamy i z którymi mamy tak wiele problemów, bo wiemy, że ich szorowanie po prostu bywa bardzo męczące. A tu zobaczcie, dosłownie w kilka chwil, bez użycia żadnej chemii, zaznaczam, pozbywamy się brudu. I w miejscach, gdzie na przykład kładzie się pies, tak jak u nas, czy jest jego jedzenie, czy często chodzimy, działanie parownicy jest nieocenione. Oprócz podłóg umyjemy także parownicą meble, kuchenne AGD, płytki w łazience, lustra, szyby, no po prostu wszystko.
I zaznaczam, my nie używamy żadnych środków do czyszczenia. Tak wiele możliwości czyszczenia jest możliwe dzięki sporej ilości wymiennych końcówek, na przykład nakładek, bardzo łatwych w użytkowaniu. Widzicie teraz, jak szybko zdejmują nakładkę służącą do mycia podłóg, by ją wypłukać. I to takim sprytnym sposobem, dzięki specjalnemu wystającemu elementowi do przytrzymania stopą. Mamy też do dyspozycji różne szczotki lub różne końcówki do dyszy, służące do szorowania różnych powierzchni. Tu mamy szczotkę okrągłą, szczotkę podłużną, do mycia szyb lub do odświeżania tkanin, takich na przykład jak rolety czy zasłony. I uważam, że ta opcja jest bardzo, bardzo przydatna. To, co dla mnie jest bardzo wygodne, mamy też tu dyszę przeznaczoną do dywanów, czyli możemy jednym sprzętem wyczyścić tak naprawdę, czy odświeżyć cały dom. Ten nasz model ma jeszcze możliwość dołączenia do niego żelazka i tym samym zamienia się w stację parową. To jest bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli macie do wyprasowania takie grube tkaniny. My na przykład wykorzystujemy właśnie to żelazko do prasowania naszych rolet. Jak widzicie, tych możliwości czyszczenia i w ogóle używania parownicy jest naprawdę sporo. Dla mnie takim chyba najbardziej mocnym, najistotniejszym elementem będzie fakt, że to jest tak intuicyjny sprzęt, tak łatwy w obsłudze. Myślę, że naprawdę każdy może go używać. No i drugi taki element to będzie skuteczność. Naprawdę, słuchajcie, mówiłam o tym, że nam to zrewolucjonizowało sprzątanie, ale taka jest prawda. Mam takie wrażenie, że nigdy nasz dom nie był tak czysty, taki wyniuniany, jak właśnie odkąd używamy parownicy. I też inaczej się czuję, jeśli chodzi o zwierzę, tak, o hrabiego, bo rzeczywiście mam świadomość, że ten dom po użyciu właśnie tego czyszczenia parowego naprawdę jest czysty. I to biorąc pod uwagę nie tylko sam brud taki po prostu, który jest widoczny gołym okiem, ale również na przykład bakterie. Także jeszcze raz, całą sobą, prywatnie, wiem, że to jest subiektywne zdanie, ale ja Wam parownicę bardzo, bardzo polecam. Myślę, że to jest taki sprzęt, który może wystarczyć, może po prostu zamienić bardzo wiele różnych sprzętów w domu. No i nie ukrywam, że dla mnie dużym plusem jest to, że można sobie tkaniny odświeżyć właśnie, że jeżeli dołączymy żelazko, to można nawet takie trudne, grube tkaniny wyprasować, że można okna wymyć również za pomocą parownicy. No zobaczcie, jak dużo możliwości mamy. Bardzo jestem ciekawa Waszych wrażeń po obejrzeniu tego dzisiejszego materiału. Czy coś na Was zrobiło takie największe wrażenie? A ci z Was, bo być może nasi widzowie mają już parownicę, może zechcielibyście się podzielić swoimi wrażeniami i doświadczeniem? Napiszcie proszę o tym pod spodem w komentarzach, co myślicie o samym sprzęcie, jeżeli go macie, do czego Wam się tak najbardziej przydaje, także to jest taki top of the top. Ja nie ukrywam, że my najczęściej jesteśmy zadowoleni wtedy, kiedy możemy jej szybko i skutecznie użyć po powrotach hrabiego. On tu naprawdę w różnym stanie przychodzi, naprawdę potrafi nam bardzo mocno kafelki wybrudzić, zwłaszcza fugi, no i myjka jest wtedy nieoceniona, ale też na przykład w łazience bardzo chętnie jej używamy, w ogóle na przykład też do mycia podłóg. Czekam na te Wasze opinie, czekam na Wasze wrażenia. Za dziś już będę bardzo, bardzo dziękowała. Nie będę się żegnać na długo, bo Wy wiecie, że my się widzimy za kilka dni. Tu w tej chwili gdzieś z boku wjeżdżają Wam tablice do innych odcinków, też związanych właśnie z czyszczeniem, z innymi sprzętami, które rekomendujemy. Za dziś bardzo dziękuję. Jeszcze raz do zobaczenia.